Witajcie moi kochani. W dniem dzisiejszym rozpoczynamy nowy cykl nauczania i tym razem zajmiemy się jednymi z najtrudniejszych ksiąg Pisma Świętego, tak zwaną Torą, czyli pierwszymi pięcioma księgami w naszych Bibliach. I szczególnie będziemy koncentrować się na najważniejszych elementach tych ksiąg, tak zwanych prawa. Które to elementy znajdziemy w szczególności w Księdze Wyjścia oraz Księdze Kapłańskiej? Jeśli kiedykolwiek dotarłeś do drugiej połowy Księgi Wyjścia i Księgi Kapłańskiej, to zapewne wiesz, że są one dość no, enigmatyczne i często niezrozumiałe dla dzisiejszego czytelnika. Przez kilka następnych tygodni zmierzymy się między innymi z takimi tematami jak nadanie prawa, ze szczególnym uwzględnieniem dziesięciu przykazań znaczeniu zakonu mojżeszowego, budowie i znaczeniu przybytku na pustyni, roli kapłanów oraz arcykapłana w przybytku mojżeszowym. Skoncentrujemy się na ofiarach starotestamentowych i ich znaczeniu dla zarówno Izraelitów oraz dla nas. Skupimy się również na całym systemie prawnym starożytnych Izraelitów w kontekście ich życia oraz w porównaniu z systemami prawnymi ościennych narodów które były dookoła nich. Oraz, co najważniejsze, skupimy się na Chrystusie, który w każdym z tych elementów był obecny i na którego wskazywało wszystko, co powyższe. A więc jesteście gotowi na wprowadzenie? Zapraszam serdecznie. Na początku chciałbym, abyśmy zajęli się takimi, no dla niektórych będą to podstawowe informacje, ale wiem o tym, że dla wielu nie, niestety nie. I teraz, jakbyście mieli swoje Biblię i byście je wzięli, to zachęcam do tego. Możecie zatrzymać ten podcast i, i to zrobić. Proszę, otwórzcie swoje Biblię na pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju oraz na ostatnim rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa, czyli Piątej Mojżeszowej. I teraz, jeżeli weźmiecie to w swoje ręce, to zobaczycie, że jest to dość duży materiał obejmujący pięć ksiąg i co daje łącznie 187 rozdziałów. Weźcie to i teraz popatrzcie na to, i proszę, uzmysłówcie sobie to, że pierwsze te pięć ksiąg Mojżeszowych, czyli tak zwana Tora czy Pięcioksiąg, było najważniejszym, najważniejszym pismem dla Żydów. A dla niektórych, jak na przykład dla Samarytan czy dla, dla saduceuszy, było to jedyne pismo święte. W naszych Bibliach, w wydaniu Starego Testamentu, no to jest pewna część ksiąg, tak? Bo dalej stanowią też prorocy, których jest no też kilkana, kilkanaście ksiąg. Również księgi historyczne mamy w naszych Bibliach Starego Testamentu. Natomiast Tora. Była dla Izraelitów najważniejsza. I teraz te pięć ksiąg, dające łącznie 187 rozdziałów, obejmuje chronologiczny okres około 2800 lat. Gdybyśmy je liczyli od początku stworzenia świata aż do e, ostatnich dni Mojżesza. Tak? Kolejna taka podstawowa wiedza, podstawowa informacja to taka, że te pięć ksiąg biblijnych, pięcioksiąg, ma różne nazwy. Pierwsza księga nazywa się Księgą Rodzaju, albo w niektórych Bibliach Genezis, po hebrajsku Bereshit. Druga księga to Księga Wyjścia, ponieważ mówi o wyjściu Izraelitów z Ziemi Egipskiej. Jest to Księga Exodus, tak, po, po, po łacinie. A po hebrajsku Shemot. Trzecia księga to księga kapłańska, ponieważ obejmuje zarówno ofiary, jak i cały, że tak powiem, system kapłański. Po łacinie Leviticus, w naszych Bibliach również to się często znajduje, a po hebrajsku Waikra. Dalej, czwarta księga Mojżeszowa to księga liczb, ponieważ tam mamy dużo rodowodów dużo różnych spisanych informacji, takich liczbowych i dlatego nie dziwi, że po, po łacinie nazywa się to numeri, a po hebrajsku e, bemidbar, e, czyli na pustyni, bemidbar. No i piąta księga to księga powtórzonego prawa, ponieważ tam całe to prawo jest powtórzone e, po łacinie deuteronomium, czyli deuteronomos, w zasadzie to po, po grecku raczej deuteronomos, e, czyli powtórne prawo, no i e, po, po hebrajsku brzmi to dewarim, Dobrze, zajmiemy się teraz, moi kochani, podziałem chronologicznym. Proszę sobie uzmysłowić, że pierwsze 11 rozdziałów księgi rodzaju, dosyć szybko można je przeczytać, obejmuje to okres od początku świata do Abrahama, co daje łącznie około 2000 lat. Zobaczmy, że 11 rozdziałów obejmuje okres około 2000 lat. Bardzo duży okres, prawda? Bardzo długi. Dalej od Abrahama, do końca życia Józefa, mija około 300 lat i to obejmuje pozostałe 39 ksiąg e, księgi rodzaju, a więc widzimy, że 300 lat, tak? I 39 ksiąg. Zobaczmy jaka duża tutaj jaki duży kontrast następuje. Dalej od końca życia Józefa do narodzin Mojżesza mija około 300 lat i to jest luka między księgami rodzaju i wyjścia. Tak? To o czym nie czytamy, to okres około 300 lat. Dalej od narodzin Mojżesza do jego powołania mija 80 lat i to obejmuje trzy pierwsze rozdziały księgi Wyjścia. A dalej, oczywiście dalej jest, jest mowa o, o plagach i tak dalej, o wyjściu, ale nadanie prawa mojżeszowego zajmuje ponad 100 rozdziałów, a czas jego nadawania nie był dłuższy niż kilka lat. Teraz wyświetla się wam na waszych tablicach taki, no taki, taki obrazek, na którym ta chronologia właśnie jest przedstawiona, i zobaczmy, że. Nadanie prawa, czy mowa o prawie, tak, te wszystkie przepisy i tak dalej, one obejmują na najbardziej obszerną część całego pięcioksięgu. Dlatego mówi się o tym, że jest to zwój prawa, tak, zwój zakonu. To jest bardzo, ale to bardzo ważne. Jak widać, prawo Mojżeszowe oraz jego przepisy stanowiły. Główny temat pierwszych pięciu ksiąg Biblii. I dla nas, jako czytelników powiedzmy, chrześcijańskich, dla niektórych może wydać się to dziwne, ponieważ no, prawo nas nie obejmuje tak? jako chrześcijan. Prawo moralne, owszem, my tam możemy z niego czerpać, ale na przykład nie wiem, ceremonialne, czy, czy prawo ofiarnicze, one nas nie obejmuje. Tak? Więc patrzymy na to, czytamy. Te fragmenty, i myślimy sobie, no po co one tutaj są. Ale dla Żydów, dla starożytnych Żydów, to było sedno całej ich religijności. Główny temat pięciu ksiąg Biblii to właśnie prawo. I teraz chciałbym, abyśmy tak w skrócie e, przypomnieli sobie, co się dzieje. Tak, po kolei. A więc widzimy prehistorię biblijną. Tak? Widzimy pierwsze 11 rozdziałów, które mówią o ogrodzie Eden, potopie wieży Babel. Upadku człowieka, i tak dalej. I to jest taki wstęp. Później widzimy okres obejmujący około 300 lat w dalszej części księgi rodzajów, który mówi o patriarchach, czyli o Abrahamie, Izaaku, Jakubie oraz jego synach, tak? z których jeden z nich Józef był namiestnikiem Egiptu przez jakiś czas. Następnie następuje 300 lat przerwy między księgami. Niewiele o tym wiemy. Tak z biblijnego punktu widzenia, oczywiście z historycznego możemy wiedzieć więcej. Ale później następuje takie wprowadzenie Mojżesza. Tak? Widzimy, że w pierwszych trzech rozdziałach Księgi Wyjścia autor biblijny przedstawia nam Mojżesza. Widzimy, że pierwsze jego 40 lat były w Egipcie, a drugie 40 lat były już na pustyni, jak gdyby pod okiem swojego teścia, tak? musiał uciekać. Z Egiptu i 40 lat spędził w ziemi Midian. No i później następuje jego powołanie, i ostatni okres jego życia, czyli 40 lat, to okres, kiedy on wędruje z Izraelitami po pustyni. No i w tym okresie otrzymuje prawo. Tak jak wspomniałem, już maksymalnie kilka lat tak, nadawanie prawa obejmowało. I teraz moi kochani, dochodzimy do sedna, bo to był taki wstęp który miał nam uzmysłowić to yy, i czy, czy, czy pomóc nam objąć jakoś tak z lotu ptaka cały ten obraz yy, pierwszych pięciu ksiąg mojżeszowych. Natomiast dochodzimy do sedna, którym, jak już doskonale wiemy, jest kto? Sam Chrystus. Jezus Chrystus jest sednem wszystkiego. Jeden z tak zwanych ojców kościoła, Augustyn z Hipony, napisał któregoś razu takie zdanie. Nowy testament jest w starym ukryty, a stary w nowym objawiony. Inni pisarze chrześcijańscy wskazywali na to, że Chrystus jest objawiony, albo inaczej, Chrystus jest przedstawiany w Starym Testamencie w wielu różnych sytuacjach, w wielu różnych postaciach. Dzisiejsza teologia nazywa to takie zjawisko typologią, tak? że ktoś jest typem Chrystusa, na przykład Melchizedek czy, 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 nie wiem, czy Mojżesz. tak. Okazuje się, że Wracając do tego zdania Augustyna z Hipony, okazuje się, że aby czytać i dobrze zrozumieć Stary Testament, musimy mieć odpowiednią perspektywę. Dlaczego? No dlatego, że przynajmniej ja wielokrotnie spotykałem ludzi, którzy zaczynali czytać Biblię. No i wiadomo, no Biblię ktoś postanowił czytać tak jak każdą inną książkę, czyli od początku. No i kiedy dotarł do tych ksiąg prawa no to już zaczął się pojawiać problem, zaczęły pojawiać się jakieś pytania i, i po prostu niezrozumienie, tak? A no właśnie wynika to z tego, że powinniśmy patrzeć na Stary Testament, a szczególnie na te Księgi Mojżeszowe z perspektywy właśnie Chrystusa. I przeczytam kilka wersetów biblijnych z Nowego Testamentu, które mówią, czy wskazują na tym, na to, w jaki sposób Chrystus był w Starym Testamencie widoczny, czy może jakoś tak wskaz wskazywano na niego. Apostoł Paweł pisze do Tymoteusza takie słowa: Całe pismo natchnione jest przez Boga i pożyteczne do nauki, do wykazania błędu, do poprawy, do wychowywania sprawiedliwości. Widzimy więc, że pismo Starego Testamentu, bo przecież nowego nie było. Jest natnione przez Boga. To jest ważne. Dalej pisze w liście do Koryntian takie, takie zdanie. Bo do dnia dzisiejszego ta sama zasłona zostaje nieodsłonięta przy czytaniu Starego Przymierza. Jak jest to tak dlatego, że znika ona dopiero w Chrystusie. A zatem, aż do dzisiaj, ilekroć czytany jest Mojżesz, zasłona leży na ich sercach. Ale ilekroć ktoś nawróci się do Pana. Zasłona opada. W tym fragmencie, mówiącym, e, albo inaczej pisanym do zborów w Koryncie, apostoł Paweł podkreśla, że bez Chrystusa czytanie Starego Testamentu e, nie, powiem, mija się z celem, bo trzeba czytać, ale nie będzie się miało właściwego zrozumienia tego Starego Przymierza. W innym miejscu, to już Pan Jezus powiedział do pewnych Żydów i mówi im tak. Badacie pisma, bo sądzicie, że w nich macie życie wieczne. A tymczasem one składają wyraźne świadectwo o mnie. A więc widzimy, że pan Jezus wskazywał na siebie, kiedy mówił o pismach Starego Testamentu. Kiedy wskazywał na Torę, między innymi. Do tych samych słuchaczy Jezus dalej troszkę powiedział tak: Gdybyście bowiem wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie, gdyż on napisał o mnie. No i wprawdzie Mojżesz e, nigdzie nie napisał o Jezusie, wymieniając Go z imienia, tak? ale w tym, co napisał Mojżesz, widać wyraźnie i to niejednokrotnie postać e, wyłaniającego się e, naszego Pana i Zbawiciela Jezusa. W innym miejscu, kiedy Pan Jezus z stał i szedł z uczniami e, do pewnej miejscowości, to jest zapisane w Ewangelii Łukasza, to tam zaczął im wyjaśniać, mówić o pewnych rzeczach. Oni byli zdziwieni tak, tym, co się stało, mieli nadzieję na to, że Chrystus odbuduje Izraela, ale kiedy Jezus z nimi idzie, to czytamy w Ewangelii Łukasza taką rzecz. Poczynając od Mojżesza, przez wszystkich proroków tłumaczył im każdy fragment pism odnoszący się do Niego. Czyli znowu widzimy, że, że Pan Jezus wskazywał na siebie, kiedy mówił o pismach Starego Testamentu. I ostatni fragment z tego jest zapisany w Dziejach Apostolskich w trzecim rozdziale, w 22 wersecie. Jest to część kazania, które wygłosił Piotr i tam użył takiego, takiego zdania ze Starego Testamentu. Mojżesz powiedział przecież Pan, Wasz Bóg, wzbudzi Wam pośród Waszych braci proroka podobnego do mnie. Jego będziecie słuchać we wszystkim, co wam powie. Nie da się więc nie zauważyć, że tą perspektywą patrzenia na Stary Testament jest osoba Pana Jezusa Chrystusa. I z powyższych wersetów wyłaniają się nam następujące wnioski. Po pierwsze, czy to widzimy, czy nie, czy w to wierzymy, czy nie, no to Stary Testament jest natkniony przez Boga. I naszym zadaniem jest Go poznawać i nie zniechęcać się, gdy czegoś nie rozumiemy. A wiele fragmentów będzie takich, których nie zrozumiemy. Skoro Bóg przez niego mówił do pierwszego pokolenia chrześcijan, no to będzie też mówił do nas, prawda? Więc po pierwsze, natchnione przez Boga jest to słowo. Dalej, okazuje się, że samo badanie, jednak i studiowanie, i rozmyślanie nawet nad Starym Testamentem nie wystarczy. Może to samo w sobie okazać się bezużyteczne, niestety. Można bowiem dużo wiedzieć, ale minąć się z najważniejszym. Dlatego po trzecie, aby dobrze i odpowiednio rozumieć przesłanie Starego Testamentu, potrzebujemy kogoś, kto nam je wyjaśni. I tym kimś jest Duch Święty. To on otwiera oczy i ukazuje sedno, jakim jest Jezus Chrystus. I po czwarte, głównym przesłaniem Starego Testamentu jest wskazanie na Jezusa. Jako tego, który Miał przyjść i uwolnić nas od zniewolenia grzechem oraz uratować przed gniewem Bożym, wynikającym z trwania w grzechu, prawda? Jezus, kiedy patrzymy w Stary Testament, to on jest widoczny od samego początku, od niemalże pierwszego rozdziału Starego Testamentu, aż do ostatniego rozdziału. I wiele wydarzeń i bohaterów starotestamentowych wskazuje na Chrystusa, czy tak jak już wspomniałem wcześniej, jest takim. Typem Chrystusa. I jednym z tych głównych typów Jezusa jest, oczywiście, Mojżesz, którego będziemy studiować i o którym będziemy dużo mówić w kontekście tego prawa, które Pan Bóg przez Niego nadał. I kiedy patrzymy na Mojżesza, kiedy czytamy o Nim, to bardzo dużo jest porównań. Do samego Jezusa. I tak na przykład zwróćmy uwagę, że narodzinom Mojżesza towarzyszył nakaz faraona, aby pozabijać niewinne dzieci. Podobnie z Chrystusem. Narodzinom Jezusa towarzyszył dekret wydany przez Heroda, aby pozabijać niewinne dzieci. Dalej widzimy, że Mojżesz musiał uciekać ze swojej ziemi. Przed prześladowaniami faraona. Jezus i jego rodzina również musieli uciekać ze swojej ziemi przed prześladowaniem Heroda. Kolejna, e, kolejne porównanie. Dalej widzimy, że kiedy faraon umarł, Możesz powrócił usłyszawszy te słowa: Umarli wszyscy, którzy nastawali na Twoje życie. To jest w księdze wyjścia w czwartym rozdziale. Natomiast w przypadku Chrystusa, kiedy Herod zaś umarł. Jezus wrócił po słowach, uwaga, ci, którzy nastawali na Twoje życie, umarli. Zobaczcie, jak bardzo podobne. Kiedy dalej patrzymy na Mojżesza, to widzimy, że jego modlitwa na przykład uzdrowiła Miriam z trądu. I kiedy patrzymy na Chrystusa, to widzimy podobne rzeczy. On uzdrawiał trędowatych. Kiedy patrzymy na Mojżesza, to co? Wybrał dwunastu wybrańców, jednego z każdego plemienia. Hoszea, który stał się później najbliższym współpracownikiem Mojżesza, otrzymał nowe imię Jozue. I Jezus uczynił podobnie. Wybrał dwunastu wybrańców, którzy będą sądzić dwanaście pokoleń Izraela. A Szymon, jeden z jego najbliższych uczniów, otrzymał nowe imię Piotr. Zobaczcie, jak wspaniałe porównanie. Dalej, Mojżesz modli się o cud zesłania manny i przepiórek. A Jezus dwukrotnie uczynił cud rozmnożenia chleba. I ryb. Czyż to nie jest bardzo podobne doświadczenie? Dalej, na rozkaz Mojżesza, rozstąpiło się Morze Czerwone. Bardzo znana scena. A Jezus chodził po wodzie i uspokoił burzę. Zobaczcie, znowu mamy porównanie. tak, Znowu mamy podobną sytuację. No wprawdzie, Jezus nie, nie rozstąpił morza, ale panował nad tym morzem. Tak? Dalej, kiedy patrzymy na Mojżesza, to on. Poszedł na górę po błogosławieństwo przykazań. A kiedy patrzymy na Jezusa w Ewangelii Mateusza, to co widzimy? Jezus też był na górze, kiedy mówił o błogosławieństwach i kiedy przekazywał przykazania. Kiedy przekazywał taki nowy zakon, moglibyśmy powiedzieć. Wspaniałe. Kiedy patrzymy na Mojżesza, to widzimy, że obok okrył go Arona i Miriam i dał się słyszeć Boży Głos. To mamy w księdze liczb. Kiedy patrzymy na Chrystusa, to obłok okrył Piotra, Jakuba i Jana, kiedy byli z Jezusem i dał się również usłyszeć Boży głos. Zobaczcie, że kolejne podobieństwo. Dalej, gdy patrzymy na Mojżesza, to widzimy, że Bóg obiecał wzbudzić proroka, jakim jest Mojżesz. I kiedy patrzymy na Chrystusa, co podkreśla list do Hebrajczyków, trzeci rozdział, Chrystus jest tym prorokiem, którego obiecał Bóg. I ostatnie porównanie jest takie, że pomimo, że Mojżesz doprowadził Izrael aż do granicy ziemi obiecanej, to za karę nie mógł do niej wejść, bo zbuntował się przeciwko Bogu. Znamy to, prawda? Natomiast, kiedy patrzymy na Chrystusa, to ze względu na swoje posłuszeństwo, On wprowadza ludzi do nowej ziemi obiecanej. I to jest ta znacząca i najważniejsza różnica. Mojżesz nie wszedł do ziemi obiecanej, tylko doprowadził do granic. A Jezus wszedł do ziemi obiecanej, do nowej ziemi obiecanej i wprowadza tam tych, którzy Mu zaufają. Autor nowotestamentowego listu de Hebrajczyków, o którym już wspomnieliśmy chwilę temu, bardzo wyraźnie w swoim dziele podkreśla, że Jezus jest kimś lepszym. Lepszym od wszystkiego, co dotychczas funkcjonowało w obrządku Starego Przymierza. Jest lepszym Adamem, lepszym Mojżeszem, lepszą ofiarą, ustanowił lepsze przymierze i obiecał lepszą przyszłość. I moi kochani, okazuje się i to będzie taka puenta tego dzisiejszego wstępu tego kazania, przesłania e, wprowadzającego nas w temat Tory. Okazuje się, że wszystko w starożytnych księgach wskazywało na Jezusa. I pomyśl, czy możesz tak powiedzieć o swoim życiu, czy w twoim życiu wszystko wskazuje na Jezusa. Dalej to on, to Jezus nadał sens. Czy nadaje sens istnieniu Pismu, pisma świętego? A czy również nadaje sens Twojemu życiu? I ostatnia myśl. On wypełnia całą historię ludzkości, od początku do końca. I pomyśl, czy wypełnia również Twoje życie. Czy On jest Twoim życiem? Moi kochani, i chciałbym, aby w moim i waszym życiu właśnie Chrystus był tym, który jest najbardziej wyeksponowany. Bo wiedzieć możemy dużo. Możemy bardzo dużo wiedzieć o Biblii, o teologii, o biblistyce, możemy dużo wiedzieć o Pięcioksięgu, możemy dużo wiedzieć o Jezusie, ale jeżeli to tylko na wiedzy się opiera, to na nic nam ta wiedza, moi drodzy. Najważniejsze jest to, by Chrystus był. Naszym życiem, byśmy żyli nim każdego dnia i by on nam objaśniał to, co nam zostawił w swoich pismach świętych i aby objaśniał nam to za pomocą Ducha Świętego. Tego nam życzę. I chciałbym oczywiście zaprosić nas do tego, abyśmy dalej studiowali to, 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 to przesłanie, abyśmy dalej mogli razem iść przez Pięcioksiąg. Dlatego bądźmy na bieżąco. W następnych materiałach będę mówił m.in. o przybytku, o dziesięciu przykazaniach i o wielu, wielu innych elementach, które oczywiście będą również wskazywały na Chrystusa. Tymczasem niech Bóg Was błogosławi. Do usłyszenia w następnym materiale. Cześć.